sounding like a real nigga anthem. Shawty saw my wallet, now she think a nigga handsome. Whoa, telling me she wanted me to hammer. Trying to get saved, baby, I am not the answer. No. To też. To też i... Pozbywamy się rzeczy. No to... To też wywalę. No niestety to wygląda jak wygląda. Okropnie. Ja tego nie będę zabierać do domu. Jeny! Tragedia. Strasznie to wygląda. Nie, ja tego nie zabiorę, natomiast kotu kupię lepszej jakości drapak, zdecydowanie. Ups. No, trochę się wyżył. Nic, jak będzie przeprowadzka, kot na nowo będzie się musiał odnaleźć w nowym miejscu, więc od razu z automatu kupię mu jakieś nowe poduszki. W ogóle chyba go zamknęłam w pokoju. A na to tu już nie ma co liczyć, więc... Dobra, idę wynieść śmieci. Dobra, idziemy dalej wynosić. To... Nie, co to tu jest? Co to jest? What? Skąd? W ogóle? I to... To też. I to. Sounding like a real nigga anthem. Shawty saw my wallet, now she think a nigga handsome. Whoa, telling me she wanted me to hammer. Trying to get saved, baby, I am not the answer. No. I can never trick on a bitch, less a bitch is my bitch with a kiss on my lips like oh. I am not a pimp with a limp, I'm a man with a gift and I'm doing my shit like oh. Tell them other niggas I'm the nigga, I'm the man in the city and my bank account bigger and my body count bigger. That's without a doubt, nigga, I'm 100 steps ahead. That's a lot of mouth, nigga, that's a lot of clout, nigga. What you all about, nigga? What you... Lip Luminizer 13 Beach Foes. Hej, dzień dobry. Pierwsza rzecz. To byłam dzisiaj w Rossmanie i w sumie to poszłam specjalnie do Rossmana po to, żeby kupić sobie temperówkę, dlatego że te wszystkie kredki żelowe, które mają ofercie, nie da się ich temperować. Dramat jest z tymi kredkami i ponoć trzeba kupić specjalną konturówkę dedykowaną od Eveline, żeby temperować te kredki, więc to jest takie... Zastanawiające. Jezu, chcę sprawdzić, czy to działa. Ej, przecież ja brałam jeszcze... Ej, ja z koszyka nie wyciągnęłam. Przecież ja wzięłam jeszcze kredkę do brwi i... Nie wzięłam jej. Nie kupiłam jej. W koszyku została. Dobra, idę po kredkę. Akurat kuweta się załączyła. Dobra, więc tak, mam tutaj dwie kredki od Eveline, których nie mogę zatemperować. Jedna czarna, druga to jest konturówka do ust, też żelowa. No i chciałabym sprawdzić, czy to działa. No działa. Jest to niesamowite, nie? No działa. Więc tak, trzeba kupić dedykowaną konturówkę dla kredek Eveline. Więc mamy to. Cieszę się bardzo, bo będę mogła na nowo korzystać z tych kredek. O rany, jak ja się z tym męczyłam, słuchajcie. Przy okazji
Wzięłam sobie błyszczyk, w ogóle chodzę za błyszczykiem, który będzie taki pomarańczowy, brzoskwiniowy, coś takiego. I kiedyś Eveline miało błyszczyk Be My Baby, chyba odcień 02. Stacjonarnie tego nie można kupić, natomiast nie wiem, czy u nich w sklepie online czasem ten błyszczyk nie jest dostępny. W każdym razie stacjonarnie wpadł mi w oko błyszczyk Diamond Glow Lip Luminizer i to jest odcień Peach Fuzz. I chyba jest ładny. Chyba jeszcze będzie powiększający. No. Ale on jest z drobinkami. To nie jest taka gładka tafla, tylko błyszczyk, który ma jeszcze drobinki w sobie. Ale kolor mniej więcej to, co chciałam, więc myślę, że będę korzystać. Kupiłam też pasty do zębów, inne, kolejne pasty, słuchajcie, wybielające. Aha, to mnie tu już. Kiedyś używałam pasty z Blendamed wybielającej, natomiast słuchajcie, to chyba to nie było to. Winter Teeth Bright Revival. I ona, słuchajcie, była bardzo dobra, bo widziałam efekty wybielenia na zębach. Natomiast to była pasta do używania raz na jakiś czas, nie codziennie, ale efekty wybielenia były zauważalne już po kilku użyciach. I tutaj kupiłam sobie dwie jakieś kolejne takie wybielające z Blendamed, ale wydaje mi się, że to nie była żadna z tych. No nic, więc przetestuję, czy może te będą działały podobnie, czy nie. A jak nie, to dalej będę rozglądała się za tą pastą, którą używałam kiedyś. Nie wiem, czy tamta nie była z takimi, wiecie, perełkami peelingującymi, drobinkami, które no dosyć mocno szorowały te zęby. I kolejna rzecz, to nie wiem, czy to jest tutaj widoczne, ale trochę podcięłam sobie grzywkę. Dosyć mocno ją przycięłam, szczególnie jeśli chodzi tutaj o ten przód, bo tutaj ścięłam aż do linii nosa i trochę ją wymodelowałam tak do przodu, więc mam efekt takiej delikatnej kurtyny. Ale wydaje mi się, że ten efekt jest trochę za słaby dla mnie w dalszym ciągu i wydaje mi się, że będę musiała podciąć tą grzywkę jeszcze mocniej, jakby zwiększyć ten efekt podcięcia, dlatego że teraz zrobiłam to bardzo nieśmiało, bo bałam się, jak to wyjdzie. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że bardzo mi się podoba efekt i myślę, że powinnam sobie podciąć bardziej, tak żeby ta grzywka bardziej mi tutaj wpadała na czoło. Więc spróbuję tutaj jeszcze z tym trochę podziałać i myślę, że zrobię tutaj, zrobię to razem z Wami. Natomiast myślę, że dzisiaj, bo jutro rano nie będę miała za bardzo czasu, będę się trochę spieszyć, a chciałabym to zrobić na spokojnie. Więc myślę, że dzisiaj wieczorem trochę zmoczę sobie te włosy i poprzecinamy. Nawet myślę, czy nie zrobić tego za chwilę. Więc mam tutaj nożyczki. Nożyczki Jaguar. Kupiłam kiedyś w sklepie fryzjerskim, takie zwykłe Jaguar, one chyba kosztowały około 100 zł. Ale mam jeszcze degażówki. Proszę bardzo, degażówki wyglądają w ten sposób, że mają tutaj na jednym elemencie ząbkowanie. W łatwy sposób będę mogła sobie przerzedzić włosy i tak je stopniowo przyciąć. Więc też mogą mi się tutaj przydać do tworzenia takiej kurtyny. Robię to na oko, po swojemu. Pewnie to nie będzie jakoś super profesjonalnie, tak jakby mi to zrobił fryzjer. Natomiast to są włosy. One odrosną, kompletnie się tym nie martwię. Ja zresztą należę do osób odważnych i dam radę. Co wy na to? Zrobimy sobie taki mały instruktaż. Potem podsuszymy i zobaczymy, jak to będzie wyglądało w efekcie końcowym. W ogóle myślę, że jak jutro rano na świeżo umyję włosy i je wymodeluję tak w całości, to wtedy będzie najlepszy efekt. Więc do rana sobie też poczekamy. Jutro rano też myślę, że tutaj wystylizuję się razem z Wami
I zobaczymy, jak z tą grzywką. Okej, no dobra, więc zmoczymy te włosy. I trochę podziałamy, ale będę musiała je rozpuścić. Okej, więc tak, biorę sobie ten przód. Przydałby się jakiś w ogóle grzebień. I co? W sumie to chyba ten trójkąt cały bym ścięła. No, powiem wam, bo tu powinna być większa ilość włosów. I chyba ścięłabym cały ten trójkąt, tak mi się wydaje. Ja to już tak serio na oko robię. Cały ten trójkąt. Tak, i bym ścięła nawet nie do nosa, tylko ciut krócej, tak do nosa, może dotąd. Uwaga. Ścięłam. To jest naprawdę wow. Ja to zrobiłam. Dobra. Czy to jest prosto? Nie. Więc tak, mamy ten trójkąt. Mam wrażenie, że tutaj jest. Okej, teraz chyba będzie prosto. Chyba tak. Dobra, mamy to. Mamy to. I teraz lecimy z grzywką tu. Czyli to trzeba ładnie wycieniować. I użyję sobie tutaj degażówek, tak myślę. Okej. Chociaż użyję teraz może zwykłych nożyczek i poprzecinam w ten sposób. Okej. Chyba jest w porządku. I teraz trochę tu. Okej. Dobra, mamy to. Teraz lecimy z drugą stroną. Chyba zdaje się, nawet to wyszło jak w miarę. Jak te włosy mi nowo modelowane, to może układały, ale tego tak tutaj najwięcej. Ale chyba mamy to. Spróbuję to zestylizować. We'll be right back.
czadu teraz. Nie wiem, co to będzie. Teraz mam grzywkę. Myślę, że ona teraz jest widoczna, co? No teraz tak. O wow. Ale chyba fajnie, nie? Nieźle. Dzień dobry, nowego dnia. Nad tym zastanawiam. Jesus! Przyciąć to? Light of the car.